Dzień dobry Państwu, Michał Wawrykiewicz, Komitet Obrony Sprawiedliwości i Inicjatywa Wolne Sądy. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzeka dzisiaj Trybunał Julii Przyłębskiej w sprawie wniosku premiera Rzeczypospolitej Polskiej do tegoż Trybunału. Ten wniosek, proszę Państwa, podważa nasze uczestnictwo prawne w Unii Europejskiej. To jest wniosek, który podważa dwie fundamentalne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Zasadę lojalności i zasadę prymatu prawa europejskiego nad prawem krajowym. Tak naprawdę władze wykonawcze Polski podważają nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej. Do tego trzeba dodać, że Trybunał Julii Przyłębskiej jest organem, który nie spełnia standardów bezstronności i niezależności, co zostało potwierdzone w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Xeroflor, gdzie wyraźnie zostało stwierdzone, że orzekanie przez tenże Trybunał z udziałem dublerów, a dzisiaj ci dublerzy zasiadają w składzie, narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i taki wyrok nie ma atrybutu wyroku niezależnego, bezstronnego sądu. A z taką dzisiaj procedurą mamy do czynienia, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Patrycja Kasica, jestem adwokatką, członkinią Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris. W dniu wczorajszym Komitet Obrony Sprawiedliwości skierował apel do wszystkich uczestników niniejszego postępowania, które właśnie się toczy, o poddanie pod rozwagę wniosku o wyłączenie ze składu pani przewodniczącej, sędzi Julii Przyłębskiej, z uwagi na uzasadnioną naszym zdaniem obawę co do bezstronności orzekania. Obawa ta wynika, proszę Państwa, w naszej ocenie z podania do publicznej wiadomości maili, które być może zostały wysłane z skrzynki KPRM-u do pani Julii Przyłębskiej, a dotyczące i praworządności, i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiejsze posiedzenie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego nie jest jedynym dowodem na brak lojalności wobec porządku prawnego Unii Europejskiej. Teraz, w tej chwili, w budynku przy Placu Grasińskich, w budynku Sądu Najwyższego, odbywa się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej. Izby Dyscyplinarnej, która sądem nie jest. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zabezpieczeniu 14 lipca zawiesił działalność Izby Dyscyplinarnej, nakazał jej zlikwidowanie. Następnego dnia ten sam Trybunał wydał wyrok, w którym powiedział, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, nie jest sądem niezależnym. Dzisiaj Izba Dyscyplinarna rozpoznaje wniosek Prokuratury Krajowej, tego specjalnego wydziału utworzonego w Prokuraturze Krajowej do tego, by ścigać sędziów. Wniosek dotyczy pana sędziego Marka Pietruszyńskiego, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, który rzekomo popełnił przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli nie dopełnił obowiązków, jakie na nim ciążyły. A chodzi o to, że pan sędzia nie dopilnował tego, czy osoba, której dotyczyło postanowienie, które wydawał, przebywa w zakładzie karnym, czy nie. Powinna była zostać zwolniona. Proszę Państwa, to jest sprawa, która, tak jak i sprawa pana sędziego Włodzimierza Wróbla, dotyczy czynności administracyjno-technicznych, czynności, które leżą w obowiązkach sekretariatu Sądu Najwyższego. Żadnemu sędziemu nie można postawić zarzutu z tego tytułu, na pewno nie zarzutu karnego. Dzień dobry Państwu, Piotr Gonciarek, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Proszę Państwa, mamy do czynienia z jakimś matriksem i z taką, powiedziałbym, nielegalnością do kwadratu, bo proszę zobaczyć to, co mówili moi przedmówcy. Troje niesędziów na Placu Krasińskich w niesądzie śmie osądzać sędziego Rzeczypospolitej, sędziego Sądu Najwyższego. W tym budynku w składzie Trybunału Konstytucyjnego zasiada też trzech niesędziów, tak zwanych panów dublerów. Pod przewodnictwem pani Przyłębskiej, która sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest, ale została przez sposób sprzeczny z prawem powołana na urząd prezesa tego sądu. To, co się dzieje z prezesem, Trybunałem Konstytucyjnym, to wielokrotne odraczanie terminów rozpraw. Te dziwne informacje o tych
kontaktach towarzyskich pani prezes, to jest w zasadzie coś takiego, chyba taką wizję sądów mają rządzący. Żeby sądy były taką igraszką, jak igraszką i parodią samego siebie stał się Trybunał Konstytucyjny. Przecież w całej tej deformie, przecież nie jest to reforma wymiaru sprawiedliwości, mówiono o tym, że ma to zwalczać patologię. Mają być sądy sprawne, przyjazne obywatelom, a w istocie widzimy, że chodzi o to, żeby był to taki Trybunał Konstytucyjny, który spełnił każde życzenie polityków i żeby te sądy były takie, że się boją polityków, są im powolne, posłuszne i zapewnią bezkarność polityków, a nie sprawiedliwość dla obywateli. I właśnie przeciwko temu trzeba protestować, bo na to, na polityczny Trybunał Konstytucyjny i na polityczną przybudówkę, jaką jest Izba Dyscyplinarna, która działa nielegalnie wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgody być nie może, a każdy dzień działania tych państwa z Izby Dyscyplinarnej będzie kosztował Polskę i jej obywateli duże pieniądze. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Szeska. Ja jestem prokuratorem, członkiem Stowarzyszenia Lex Superomnia. Proszę Państwa, moi koledzy w zasadzie o kwestiach prawnych powiedzieli już wszystko. Ja chcę Państwu przypomnieć pewną datę. 21 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. 22 września 2021 roku spotykamy się jako prawnicy, wszyscy, sędziowie, adwokaci i prokuratorzy pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że znaleźliśmy się w historycznym momencie i to bardzo niedobrym momencie. Tamto pokolenie, pokolenie KOR-u, wywalczyło dla naszego pokolenia demokrację i wprowadziło nas do Unii Europejskiej. My, prawnicy, dzisiaj protestujemy, bo chcemy być prawnikami europejskimi. Chcemy być sędziami europejskimi, prokuratorami europejskimi, bo naszym obowiązkiem jest mówić wszystkim, że prawo europejskie to jest polskie prawo. Polska jest bardzo ważnym elementem Unii Europejskiej. Dlatego naszym obowiązkiem jako polskich prawników jest protestować w obronie praworządności. A dzisiaj ta praworządność jest nam odbierana. Dziękuję. Praworządność, nie polexit! Praworządność, nie polexit! Praworządność, nie polexit! Praworządność, nie polexit! Proszę Państwa, jako prawnicy jeszcze musimy o jednej ważnej kwestii powiedzieć. Odnośnie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, nawet gdyby on posiadał walor bezstronności i niezależności. W sprawie rozstrzygającej o zgodności umowy międzynarodowej z polską konstytucją można orzekać w sposób skuteczny tylko na etapie ratyfikacji tej umowy. I właśnie wówczas, kiedy traktaty europejskie były przyjmowane przez Rzeczpospolitą Polską w 2004 roku, taka sprawa przed Trybunałem odbyła się. W pełnym składzie w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności ustawy ratyfikującej traktaty europejskie. Była to ustawa i o tej ustawie orzekał Trybunał Konstytucyjny. W momencie, kiedy umowa międzynarodowa, jaką jest traktat jeden i drugi europejski, weszła w życie i Polska stała się jej częścią, to ta umowa obowiązuje 27 krajów w tej chwili. Jakiekolwiek orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, nawet gdyby posiadał atrybut niezależności, nie jest w stanie derogować jakiegokolwiek przepisu tego traktatu, a zatem nie jest w stanie usunąć go z systemu prawnego. Gdyby takie orzeczenie zapadło, to już w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny, ten legalny, powiedział, wówczas Polska albo musiałaby doprowadzić do zmiany traktatów, albo musiałaby doprowadzić do zmiany konstytucji, albo musiałaby wyprowadzić nas z Unii Europejskiej. To są trzy jedyne możliwości orzeczenia niezgodności jakiegokolwiek przepisu prawa unijnego z polską konstytucją. Panie mecenasie, jaki będzie efekt dzisiejszego orzeczenia? Efekt takiego orzeczenia, jeśli ono zapadnie, nie będzie miał żadnego waloru prawnego. Z jednej strony z tego powodu, że orzekają tutaj dublerzy,
i nie jest to sąd w rozumieniu standardów konstytucyjnych i europejskich, a z drugiej strony takie orzeczenie nie jest w stanie usunąć z porządku prawnego jakiegokolwiek przepisu traktatu. No ale rządzący będą się na nie powoływać. Rządzący owszem mogą się powoływać, ale to będzie tylko ich zdanie. Z punktu widzenia systemu prawnego przepisy traktatu jednego i drugiego europejskiego pozostaną w mocy i Polska będzie nimi związana. No, ale tutaj dużo się mówi o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, rządzący mówią, że nie ma o tym mowy. Skutek ewentualnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego został już określony, tak jak powiedziałem, w 2005 roku w pełnym składzie. Są tylko trzy możliwości podważenia konstytucyjności jakiegokolwiek przepisu traktatu unijnego. Albo wyjście z Unii Europejskiej, albo zmiana traktatu, albo zmiana konstytucji. Dziękujemy Państwu, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do nas. Polska w Unii! Jesteśmy dumni! Polska w Unii! Thank you.